Cześć, pokażę Wam projekt, nad którym pracuję. Wyszła nowa wersja programu do grafiki, nad którym Niemcy pracują. Naprawili szybko taki błąd, który występował. Mianowicie był taki błąd, który Wam okażę, a który naprawili. Mianowicie coś takiego jak klikałem na Ctrl E i używałem opcji Edge Crease. O co chodzi z tą opcją? Już wam okażę. Wyostrzenie krawędzi to jest. Tylko chciałbym wam zademonstrować, jak to w ogóle wygląda w praktyce. To tutaj to wam nie pokażę. To znaczy, w praktyce to powinienem zrobić. To powoduje, że poligon ma takie ładne kształty. I możecie ładne, organiczne kształty robić. O, widzicie? Tak jak w programie typu CAD. Możecie gęstą siatkę użyć, ale jednocześnie mieć takie ostre kształty. Tą opcję naprawili. Ctrl E. Można manipulować tym. O, widzicie? I oni to naprawili w tej wersji. Pokażę wam, co modeluje. Nad słowiańską chatą pracuję. Jeszcze tego nie skończyłem. Używam też realistyczne oświetlenie nieba. Bo można sztuczne oświetlenie na scenę dać i nim manipulować. To się, moi drodzy, chciałem przyjrzeć. O, widzicie? Jak zmniejszycie turbidity, to słońce będzie tak duże. Chodzi o to, żeby było położone w ten sposób. Wtedy wewnątrz budynek nasz będzie oświetlony, ale w tym wypadku... Aha, bo już wiem, co nie tak zrobiłem. Nie, jest dobrze słońce położone. Mamy też taką opcję do nieba o nazwie Fenkan. Tylko też trochę tak chaotycznie działa. I tutaj jest trochę gorzej to ustawić. Spróbuję wartości 0.007. Nie wiem, czy się kurczę da. O, tu siła, duża daje tu opcję zwana siłą. Nie, coś to jednak moi drodzy daje, ale ta pierwsza opcja wydaje mi się być lepsza. Zależy, jak ustawicie ten globus. Pod którym kątem padają promienie słoneczne, tak aby wam ścianę to oświetlało. O, teraz dobrze mi oświetla budynek od wewnątrz. I nad słowiańską chatką będę sobie pracował. To wyciąłem za pomocą tego. To jest osobny kształt. I wam okażę, jak to zrobić. 5 to jest klawisz numpad do przełączenia do widoku ortograficznego. To są tylko krawędzie, zaznaczę teraz to. Przechodzę do Edit Mode, zaznaczam wszystko i wycinam kształt. Bo to jest też taka opcja.
No i przecinam przez, mam dziurę w obiekcie. I to dalej mogę użyć jako karakter obiekt. O, widzicie, jak fajnie co zrobiłem. Mogę jeszcze tu użyć, to mogę odznaczyć. Tej opcji mogę użyć. Zależy, jaka ma hager, bo tym mogę też niebo oświetlać. Ale wolę jednak tą drugą opcję do oświetlania nieba. Realistyczne niebo. O, widzicie, jak mi fajnie teraz niebo, jak mi fajnie teraz budynek oświetla. Też manipulując turbidity opcją mogę tutaj robić, że jest efekt zachodu słońca. Jak to wygląda? Tu mamy sztuczne słońce. Jak to zmniejszy, to słoneczko będzie dużo mniejsze. Ale wolę tą opcję, moi drodzy, bo to mi tak pięknie oświetla. Siege kursor jest bardzo ważną opcją. Tak mi się wygodnie pracuje. Tu sobie wcisnąłem taki klawisz Q na klawie trochę Q angielskie. To jest chyba u mnie w lewym górnym rogu obok klawiszu Tab. Mogę sobie szybko poligon pomalować, jakie face'y wykasować. No i mam gotowy otwór wycięty bez użycia operacji bolowskich. Operacje bolowskie nie zawsze działają tak jak trzeba. Bo ja chcę tą chatkę wymodelować, a potem to ładnie oteksturować. Jeszcze mamy coś takiego jak color management, że można tu dodatkowo scenę nieco podreperować i lepiej będzie oświetlona i widoczniejsza. Możecie też tak słońce ustawić, że tą ścianę możecie oświetlić lekko. Ale też trzeba byłoby trochę przesunąć chyba w tą stronę. Globus trzeba wtedy w tą stronę przesunąć. Wtedy to nie będzie oświetlone, a to wewnątrz. To w takim razie życzę Wam miłego dnia. Jakbyście chcieli więcej mnie o inne szczegóły zapytać, to opublikuję na temat tego programu informacje, bo to Niemcy nad tym programem pracują. Taka lepsza wersja Blendera, tylko że mamy ikonki. To jest dobre dla osób, które wolą mieć interfejs z ikonami. Ctrl-E, Ctrl-F. Ctrl-V. Mamy też tutaj takie ciekawe inne opcje. Ale bardzo lubię ten program. Ta wersja jest dużo lepsza niż ta, która wyszła 3 czy 4 tygodnie temu.